mamy pierwsze pytanie i pierwszą odpowiedź. Pierwsze koty za płoty. Bardzo proszę o następne pytanie, dobra? Kiedy się urodził? Świętuję 2 marca, właśnie teraz by obchodził setną rocznicę urodzin. Dlatego tu jesteśmy. Tak, 1919. Jak mówiłam, w Kotting Brum koło Wiednia. Zadanie domowe sprawdzić w Wikipedii, gdzie jest ta miejscowość szalona. Kawałek od Wiednia. Aha. Pod Wiedniem taka miejscowość. Trochę nam to trwa, nie? Zanim zapiszemy, ale wszystko idzie jak spłatka. Kolejne, proszę już układać w głowie kolejne pytania. Czyli widzę, że pan Jasiczek był ojcem. Dobrze. Potem wiecie, widzę, że pan Jasiczek był ojcem, ale... Czy miał więcej dzieci, albo tak. Pani tylko jedyną córką? Mam brata, ale mój brat w 80 roku emigrował i żyje w Australii w Sydney. Czym interesował się ojciec pani? Jakie były jego zainteresowania głównie? Co robił w wolnym czasie? Co uwielbiał? W wolnym czasie. No. Mój tatuś się pasjonował przyrodą, górami, czyli często i cała rodzina wyjeżdżaliśmy w góry, w Beskidy. Lubił jeździć nawet na Małą Fatrę. No inaczej, raczej ze sportów pływy. Jeździliśmy corocznie, jeździliśmy do Polski nad morze, no ale raczej był tak, nie miał tyle wolnego czasu, tak się angażował, że właściwie cały tydzień pracował, można powiedzieć. Od rana do wieczora stale go było widać z ołówkiem i z jakąś kartką albo coś na maszynie stukał. Bo kiedyś komputera nie było, czyli pisało się wszystko na maszynie. Wy to nie pamiętacie, wy właśnie jesteście za młodzi. No ale właśnie w 1968 roku, jak nas odwiedziły wojska warszawskiego układu, no co tatuś nazwał okupacją i właśnie wystąpił na Zaborze Cieszyńskiej do telewizji czeskiej. No i właśnie sprzeciwił się temu, bo polskie wojska stały za granicą. No i to spowodowało, to jak mówię, nikogo nie zabił, nic nie ukradł i to spowodowało, że został wyeliminowany, zupełnie po prostu zniszczyły go społeczność. Pozbawiony paszportu, przepustki, nie mógł nigdzie wyjechać, pracy nie miał i zaczął pracować jako korektor w Cieszyńskiej drukarni. Państwu zostawić, proponuję, żeby wysłuchać możemy głosu ojca wysłuchać? No naturalnie. Dobrze. Co sądził Henryk Jasiczek o słowie? Znamy silne słowa. Słowo zachęca, leczy, cieszy, ale i drażni, zniechęca, oburza czy zabija. Słowo może być balsamem i żagwią. Może zapalać i podpalać. Nieobliczalne są często reakcje tłumu ulegające masowej psychozie, wywołanej przez demagoga, umiejącego wykorzystać tę psychozę. Doceniajmy wolność słowa. Im większa swoboda, tym większe poczucie odpowiedzialności. Bez niej każda swoboda musi przerodzić się w anarchię. Dbajmy, aby słowo stało się naszym chlebem codziennym, a chleb ten nigdy więcej nie był zatruty.